Mister Mel, to jest Tarnów Zdrowej Padły Zakon, Pacino Dynasty. Skończyliśmy sobie ostatnio w tym miejscu, pamiętacie, z ładnymi widoczkami. Chwytka mi przychodzi, jest teraz lepiej. Zdobyte rękojeść świeca świetlnego. A bo tu mieliśmy zdobyć ten podwójny miecz świetlny, a my zdobyliśmy go jeszcze wcześniej. Pogrzebmy trochę zielonym, pasuje mi do tego miejsca. To już w stylu Obi-Wana Kenobiego, zróbmy miecz. To coś? I to wszystko? Obi-Wan Kenobi, wiem, że ma niebieskie, no ale tylko tak mówię, że... Tam, jak to się nazywało, nie pamiętam. Emiter miecza. A kolor? Ten, co nam najbardziej mi się podoba. Ale weźmy jeszcze, pozmieniajmy. Żeby nie był taki sam. I chodźmy zatem, nie? Co nas dzisiaj czeka, nie wiem. Szukasz czegoś? W końcu znalazłem to. Astrium. Używane Astrium. Przez mędrców tysiące lat temu. Trzymam w dłoni część galaktycznej historii. O, nie wiem, jak się odwdzięczę Tarfulowi. Nie, też nie wiem, nie wiem. Wiesz, co to oznacza, przyjacielu? Nie muszę wracać na Datomirę! Mrok zniweczył wszystkie próby odnalezienia Astrium w grobowcu Kudżeta, lecz moc! Moc otworzyła nam nową drogę. Grobowiec Kudżeta. Grobowiec Kudżeta, Eno Cordova, poczytacie sobie. Użyjmy tego. Śmieszne, że ten ptak nas podstawił prosto pod miejsce, do którego mieliśmy iść. Hej ptaku. Co jest? Dobra, akcja. Weźmiesz nas do domu? O nie! Co to się dzieje? O nie! Znów cię znalazłam! Dość niszczenia tego świata! Nie wiem, dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny! Lubi pamiątki, ale... Mnie wspominki nie pociągają, a ty... Nie jesteś tego wart, więc załatwmy to szybko. Ja cię załatwię. Kogo zabić najpierw? Laterończyka czy człowieka? Nie daj mi popalić. To twoja ostatnia walka. Poratuj mi! Rzuć mi nie. Z tym! Billy! No nie poszło nie. Łatwiej niż sądziłam! Daliśmy się strasznie łatwo zabić. Kurde, nie wierzę, to po prostu nie... Wtedy nie chciał mi dać nawet z tym, mimo że prosiłem go 3 razy. Albo 4. Zajmę się tym. A tym razem nie zbijemy. Nie bój się!
Nawet o tym nie myśl. Nieźle jak na śmiecia. A jak na Jedi? Jest jakaś różnica? Dużo. Tak się chcę zbawić. Dobra, pokaż co potrafi. Ładnie zabrzmiało, nie sądzisz? Czujesz się pokonany? Nie. Będzie zachwycona. Nie wiem co to było, ale dziwny wstrząs zrobiła pod nami. Nie oczekiwałem takiego zakończenia. Tym razem jej nie odpuszczę. Nie wygrasz. Podoba ci się to? Bibi! Czujesz się pokonany? Rzuć mi z tym, Bidi! Bidi, z tym! Ledwie poczułam!
ostatnia walka. Mogę poczekać. Pomocy proszę. Nie miał żadnych szans. Czemu Billy nam nie pomaga wtedy, kiedy ma pomoc? Nie rozumiem tego. Billy, czy ty debilo, czy nie możesz dać nam tego stymu 4 sekundy szybciej? 5 sekund chyba potrzebujesz, żeby nam go dostarczyć. Dobra, 3, ale to i tak nie było. Sekundę skończymy, bo są uczone. Zabrzmiało, nie sądzisz? Potrzebna pomoc! To koniec!
inkwizycja nauczyła mnie przezwyciężać każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś Jedi. Zabawnie byłoby cię pojmać. Patrzę, ja połapiał cię tak jak nas! Złościsz się? Poczekaj na izolację! Tortury! Okaleczenie! Twoje przyjaciele! Nie dam ci ich zdąć! Nie powstrzymasz Imperium! Ale ciebie tak! Super. Zabiliśmy ją. Tak. Zabiliśmy inkwizytorkę. Hej! Myślałem, że nie żyjesz. Ale żyję. Wszystko dobrze. Musimy wracać. Siri i Grish czekają. Już jesteśmy na dole. I ten ptak nas odstawił na ten dół. Z jakimś cudem. Poczytajcie. Droga prowadzi tędy, co idziemy. Dobra. Hej, Bidi, tutaj! Dobra, Bidi, o co chodzi? Strażnik. Zawsze to jakieś kończy, nie? Ale ci nie robię. Zwrócić się z lasów. Jak niby mamy... Widzisz to? Załatwię go! No i ty... Ośmiej się jeden robić. Zbliża się wróg! Ubezpieczać mnie! Co jeszcze? Pokaż. Ad. Co my tu mamy? Ej, Bidi, zerknij na to. Co tam masz, Bidi? Dobra, to jest aktywator. Zawsze coś. Dopisuję ci szczęście. Wracajmy do tego. Tam gildą. Ja bym to na tej gildzie nie było. Nie to było, no.
tym możemy wracać. W miarę bezpieczny mi się wydaje. Tak, no to będzie lipa. Chyba. Tak, no to lipa. Tu nie, to nie, może to... Jest i Jedi! W porządku! Ruchy! Bezpieczny tu. Wyjechałem. Co to, Bidi? Pojawienie się tu było błędem. Nie zaatakowali mnie też. Nie powinno się mnie atakować. Powiem God Mode na mnie. Nie chwilę. Dobra, to by było na tyle. Wystarczy jedno trafienie. Nie zbliżaj się, ani kroku. Nie spodziewał się. Idzie, co ty tam miałeś? No właśnie, a Bidi, dasz radę tu skakować? I o to chodzi. Hej, Bidi, tutaj! Dobra, Bidi, o co chodzi? Tak, to jest siła. Czy my coś pominęliśmy, czy jest jakaś droga, widzę? To zostało po łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Łuki w ukryciu. Wracamy tu mało. Tej dziwnej planety. Martwy. Saul go zabił. Jest naprawdę bezwzględny. Jaki Saul? Jak to się nie zaatakują, to nie będę atakował ich. Proste. Na datę mira.
Cordova sądził, że klucz do sanktuarium jest na Datomirze. Znalazłeś Łukiego? Tak. Ale nie jest tam za dobrze. Wszędzie Imperium. Inkwizytorzy? Cóż, Trilla... Druga siostra... Na razie zniknęła, ale wciąż nas ściga. Pokonałem dziewiątą siostrę. Dobrze. Czy nie? Kal, gdy pojmało mnie Imperium, opierałam się. Przyrzekłam sobie, że prędzej zginę, niż coś powiem. Ale wtedy przybył mroczny cień. I był gorszy niż najstraszliwszy koszmar. I wciąż walczyłam. Ale w końcu przegrałam. I wydałam im Trillę. I wiem, że w żaden sposób tego nie naprawię. Ale Kal, wciąż możemy ocalić tych z Holokronu. Słuchaj. Dziewiąta siostra mówiła o stawaniu się inkwizytorem, jakby to było nieuniknione. Ale ty przeszłaś to samo, co ona. I nie dołączyłaś do nich. Kal. Już dobrze, Sir. Znajdziemy ten Holokron. Hej! Zabieraj lasery z mojego lunchu! Ten Kratos się tu denerwuje. Koniec lunchu. Lecimy? Czas lecieć na mroczną planetę. Datomirę. No to wracamy na Datomirę. I też się ten pomysł nie podoba. Ten Cordova nie daje mojemu statkowi chwili wytchnienia. Od zawsze chciał zbadać całą galaktykę. A ty nie? Odwiedziliśmy wiele planet. Grobowce i świątynie związane z Zepho i Jedi. W końcu miałam dość. A jemu ciągle było mało. Biedny stary wariat został sam. Zawsze był sam. Nawet ze mną. Pracy i przyszłości zależało mu najbardziej na świecie. Nigdy nie miał czasu. Zawsze gdzieś pędzi. Na Bogano po raz pierwszy sprawił wrażenie, że zapomniał. Przez krótką chwilę. Oczywiście, że przez krótką chwilę. Nie wiem, że będę tam śmierć. Interaktywator był jakiś nowy. Czy ten? No, ładnie to wygląda. No. Ładnie to. Wracajmy za tym. Przypominają o tym, gdzie byliśmy. No i na czterech planetach, ale to jest śmieszne. Tak mało planet wykrycia, że ja wiem, gdzie mogło być więcej. Według mnie mój statek, ja w środku, mam ściany, mam Jedi i wszystko gra. Tak, tak. To jest ta planeta do dupy. Jeszcze byliśmy, więc pamiętam, gdzie iść na tej metodzie. Ty. Nie, to jest pierwszy przecież.
Chcesz to sprawdzić? A, coś tam było. Tam na górze panie. Jakie mocy. Czono slalem deni te lori oli jej. Siostra nocy. Praktykująca rzemiosło. Skąd wiesz, że to rzemiosło, skoro był niezrozumiany język? Czyżby cel był siostrą nocy? Bratem nocy. Bidi? Bidi, schakujesz to? Odpisz. Chcesz zajrzeć do środka? Dobra, Bidi. O co chodzi? Magus. Luther. To co? Odcinek trwa 32 minuty. W tym miejscu na Ratomirze skończymy nasz piękny odcinek. Trzymajcie się. I do usłyszenia w następnej części tego odcinka. Trzymajcie się. Wygrywał Mr. Mike. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Narka.